Jesteśmy w przededniu nowego roku szkolnego 2015-2016. Dzisiaj na sesji była przedstawiona informacja o przygotowaniu i gotowości szkół do rozpoczęcia roku szkolnego. Wszystkie szkoły nasze wypełniły zadania, przygotowane są po remontach, po odświeżeniach, po inwestycyjnych sprawach, które zostały zaplanowane. Także wszystkie nasze placówki oświatowe przygotowane są do rozpoczęcia roku szkolnego 2015-2016. Dzisiaj również była okazja do wręczenia stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych. Ten stopień uzyskało 8 nauczycieli z różnych szkół o różnych specjalnościach. I również zostały powierzone nowe obowiązki nowej pani dyrektor Cybula w Mieroszynie po rozstrzygnięciu konkursu, także na najbliższe 5 lat dyrektorem szkoły w Mieroszynie będzie pani Cybula. Szanowna pani dyrektor, chciałbym w imieniu własnym i nas wszystkich podziękować pani za pracę, zaangażowanie, za kreowanie nowej rzeczywistości dla Mieroszyna. Za to, że tyle dzieci udało się pani zdobyć do szkoły, bo przybyło ich sporo, chyba około 30 nawet. Nie wiem, jak pani dyrektor zrobiła, ale dzieci przybyło. Szkoła zmieniła swój wygląd i na dachu. Jeszcze ściany zostały, ale to będzie robić następny dyrektor. Niech też coś zrobi, nie? O, cieszy się pani dyrektor, no ma jeszcze. Także myślę, że będę wyrazicielem wszystkich tutaj. Chciałbym pani podziękować za tą pracę, którą pani żyła. I to jest piękny objaw, a zaangażowania, przeżywania. I w związku z tym chciałbym również pani przyznać nagrodę za tą pracę i zakończenie swojego dzieła, natomiast nie odchodzi pani ze szkoły, będzie pani dalej uczyć w tej szkole, będzie pani na pewno służyć pomocą i radą, jak w wielu przypadkach tak się dzieje, jak dyrektor zostaje, to jest dobrym pomocnikiem i podpowiada dobre rozwiązanie, natomiast nie ingeruje w rządzenie i myślę, że tak będzie. Dziękuję. Dzisiaj wielki dzień dla mnie. Kończy się moja misja na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Augustyna Wetzla w Mieroszynie i w tym miejscu chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierały mnie w wypełnianiu tej misji. Wasza życzliwość, pomoc, otwartość, którą okazywaliście mi właściwie każdego dnia podczas tych 5 lat kadencji, były i będą zawsze nieocenione. Niech te kwiaty, które za chwileczkę złożę na ręce pani dyrektor Barbary Miłkowskiej i pana wójta, te skromne czerwone róże z serca wam przekazane, będą wyrazem wielkiej mojej wdzięczności dla państwa. Dziękuję również panu dyrektorowi Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, panu wicewójtowi oraz sołtysowi wsi Mieroszyno oraz wszystkim osobom, z którymi przyszło mi współpracować przez te 5 lat mojej kadencji. I bardzo dziękuję również dyrektorom szkół, moim przyjaciołom, na których zawsze mogę liczyć. I życzę wam dużo szczęścia, zdrowia na tej ciężkiej drodze zawodowej, ale również w życiu osobistym. Dziękuję wszystkim osobom, które spotkałam i które służyły mi pomocą i wsparciem. Nikt o was nie zapomnę, zawsze będę. I w tym miejscu również chciałabym życzyć wszystkiego najlepszego mojej następczyni. Pani Basi, dużo siły, wytrwałości, również zdrowia. No i przede wszystkim to, co najważniejsze, satysfakcji z wykonywanej pracy. Dziękuję.
swoją energią, swoim podejściem do życia, do pracy zarażałaś innych. Cieszymy się ogromnie, że udawało nam się wspólnie działać, angażować we wspólne inicjatywy przynoszące korzyści i efekty nam i naszym uczniom. Za Twoje podejście, sympatię, chęć współdziałania, pracowitość i uśmiech chciałabym Tobie w imieniu moich koleżanek i kolegów serdecznie podziękować. Wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach wcale nie jest łatwo. Ty jesteś jednak przykładem, że można i należy dawać siebie wszystko, co możliwe, by czynić każdego dnia coś nowego, pięknego, ważnego. A to właśnie wypełnia nasz każdy kolejny dzień, praca z dziećmi, którą tak bardzo kochamy. Kasiu, życzymy Ci przede wszystkim zadowolenia i spełniania się w zawodzie nauczyciela. W zawodzie, którego nie porzucasz. W pracy, która wypełnia Twoje życie. Życzymy Ci sukcesów w pracy z uczniami, a także powodzenia i szczęścia w życiu osobistym. Spełniania marzeń, których masz dużo i może na część z nich w końcu znajdziesz czas. Kochana koleżanko, pamiętaj o nas, a już powiedziałaś, że będziesz, więc trzymamy za słowo, bo my na pewno będziemy. Na koniec pamiętaj, to możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest takie fascynujące. Wszystkiego dobrego. Roku na okres 5 lat szkolnych, to jest od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2020 roku. Teraz poproszę Panią Dyrektor. Powierza się Pani Barbarze Cybula stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieroszynie. Paragraf drugi. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dziękuję. Pani dyrektor w wyniku drugiego konkursu została wybrana na dyrektora szkoły. Pierwszy był nieskuteczny, drugi był skuteczny. Ilu było rywali? Sześć kandydatów. To się rzadko zdarza w konkursach. Pani dyrektor, powierzając Pani pełnienie obowiązków dyrektora na następne 5 lat, pracuje Pani w szkole w Mieroszynie od ilu lat? Od 9. Znała Pani poprzednią Panią Dyrektor, Panią Bizdecką, znała Pani, pracowała Pani z ostatnią Panią Dyrektor. Przed Panią 5 lat nowych wyzwań i kreowania i kształtowania nowej pewnie jakości, bo każdy, kto przychodzi, ma swoją wizję i swój cel, który chce zrealizować. Ale życzymy Pani, żeby szkoła, za którą Pani będzie odpowiadać przez najbliższe 5 lat, mogła poszczycić się bardzo dobrymi wynikami wśród swoich uczniów, żeby warunki, w jakich będzie Pani pracować, ulegały ciągłej poprawie. Tutaj życzę, żeby Pani swoim zmysłem ściągnęła jak najwięcej ludzi dobrych woli do współdziałania, bo szkołę nie tworzy gmina, dyrektor, ale szkołę tworzą ci wszyscy, którzy z tą szkołą się identyfikują. Mam na myśli rodziców, mieszkańców, którzy jeżeli wspierają, to wiele rzeczy staje się łatwiejszych i skuteczniejszych. Tego życzę Pani i sukcesu, i wytrwałości, i nie załamywać się, bo spotka Panią po drodze wiele trudnych chwil, ale znając Pani charakter, na pewno Pani sobie z tym poradzi, czego Pani życzę. Gratuluję. Ja chciałam podziękować za zaufanie i zdaję sobie sprawę, że przede mną wielkie wyzwania. Szkoła, którą będę kierowała, jest teraz dużą szkołą. Jak zaczynałam, było
były właśnie klasy 6-7 i nawet do 10-osobowe. Teraz najmniejsza klasa jest 16-osobowa. Obecnie w naszej szkole jest 125 uczniów. Przed nami nowe wyzwania. Także będę się starała jak najrzetelniej wykonywać swoje obowiązki. Cieszę się bardzo, że ze mną nadal będzie pracowała pani Katarzyna Pych, która już właśnie mi obiecała, ale po prostu cały czas współpracujemy ze sobą, mamy bardzo dobry kontakt i będzie mnie wspierała właśnie w tej trudnej misji. Także dziękuję bardzo za zaufanie i będę naprawdę starała się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Dziękuję. A my ze strony dyrektorów witamy w naszym gronie i obiecujemy, że też będziemy służyć pomocą, jak tylko będziemy mogli. Proszę wszystkich o powstanie. Państwo złożą ślubowanie. Proszę, proszę. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję. Tylko chciałbym tutaj do wszystkich, którzy uzyskali stopień awansu, żeby wykorzystali to swoje doświadczenie w kształceniu naszych młodych mieszkańców gminy Puck, żeby wyniki, które będą osiągać na testach i w szkole podstawowej i gimnazjalnej, bo to kształcenie rozpoczyna się, mówią już od którego wieku? Już od 4 lat. W związku z tym życzę Wam, żebyście byli dumni ze swoich wychowanków i z wyników, które będziecie osiągać, a Wasi dyrektorzy byli dumni, że mają tak wspaniałych nauczycieli. Również pani Barbarze Miłkowskiej, czyli przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej, pani dyrektor, tak, za wsparcie podczas egzaminu, za ogromną życzliwość, za którą serdecznie dziękujemy. Ja miałbym się wykazać, rzeczywiście dzisiaj zdanie nie zawsze ten, kto startuje do awansu zawodowego, ten awans dostaje. Ale to znaczy, że ta sprawa nie jest obojętna, że patrzycie na to z sercem i myślę, że to się przełoży dalej na Waszą pracę. Dziękuję.